Witam moi kochani mieszkańcy miasta i gminy Pakość. Dzisiejszy mój strój, jak widać, jest nie bez powodu. Ponieważ któż z nas nie był zuchem, harcerzem i któż z nas nie jeździł na obozy? Jesteśmy w Łącku, gdzie jeździliśmy jako harcerze, jako zuchy na obozy. Jest to tak magiczne miejsce, że teraz można to dostrzec tak naprawdę, bo jako dzieci nie widzieliśmy, po prostu przyjeżdżaliśmy się bawić, ale teraz z czasem lat, wieku jest to naprawdę magiczne miejsce. O tym wszystkim, co tutaj się dzieje, co jest, co będzie, opowie nam pan Gwidon Graczyk ze Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerstwa i Dzieci Specjalnej Troski z Inowrocławia. Bądźcie z nami. Rozmawiamy z panem Gwidonem Graczykiem. Ostatnio, jak się widzieliśmy, zadał mi pan pytanie, dlaczego się tak uśmiecham. Uśmiechałam się z tego względu, że tak ciekawie pan opowiadał o tym wszystkim, o tym całym miejscu. I szukając właśnie w książkach, w internecie, znalazłam, że Gwidon to z germańskiego... Człowiek z lasu. Człowiek z lasu. Drzewa, las. I to chyba coś w tym jest. Nie na próżno ma pan takie chyba imię, Gwidon. Proszę opowiedzieć coś o tym w ogóle przypadku, jak się pan tutaj znalazł i jak pan tutaj zaczął działać. Bo przejął pan tą pałeczkę po... Witam wszystkich serdecznie. Mam na imię Gwidon, jak już wspomniała pani Lidia. Trafiłem tutaj w latach 70. jako zuch i potem harcerz w miejscu, w którym spotykały się grupy takich ludzi zaangażowanych wtedy w harcerstwo jak moje pokolenie. I jeździliśmy tutaj od 70. lat 80. do 90., kiedy już tam wszyscy zaczęli pracę zawodową i zaczęli studiować. I to miejsce należało do Związku Harcerstwa Polskiego. Powstało, jeżeli dobrze się doliczyliśmy, w 62 lub 3 roku, czyli jeżeli wszystko pójdzie składnie za rok, będziemy obchodzić 60-lecie powstania tej bazy, tego ośrodka. Należy tu wspomnieć przede wszystkim nazwisko Dionizego Zalety. To jest ten, który jako pierwszy tutaj się pojawił z jego inicjatywy i potem całej grupy instruktorów z Inowrocławia, z Pakości, z okolic powiatu Inowrocławia, ta baza zaczęła powstawać, budować się przez współpracę zakładów przemysłowych i tych, którzy pomagali wtedy w czasach poprzednich. Doszło do takiego momentu, w którym na terenie tego ośrodka, w najlepszym takim rozkwicie, jednocześnie bazowało około 500 młodzieży instruktorów. Tu powstawało miasteczko, powstawało 1 lipca, było demontowane 31 sierpnia. Przez dwa miesiące harcerze, instruktorzy przebywali tutaj i no, odpoczywali, bawili się i mieli swoje miejsce tutaj na zajęcia i na rozwijanie tego, co wtedy w harcerstwie było i co przyciągało tych młodych ludzi. Czyli pan tak naprawdę to od samego początku tutaj był. Zna pan tylko każdy szczegół? Znam każdy szczegół, dlatego że tu przyjechałem jako 7-8-letni chłopak i no, nauczyłem się tego na pamięć. I powrocie, po 20 latach, mniej więcej 10 lat temu, druh Dionizy poprosił, żebyśmy ci starzy instruktorzy pomogli mu to miejsce utrzymać, odtworzyć, nie pozwolić, aby zaginęło, tylko dalej funkcjonowało. No to po tych 20 latach, jak wróciłem, no to rozpoznałem większość drzew, większość kamieni, większość tutaj zakamarków. Także ja mogę się poruszać po tym terenie bez latarki i bez GPS-a. A niech mi pan powie jeszcze stołówka. Jak sięgam pamięcią, to tutaj jednocześnie jednorazowo na tej stołówce mogło się na posiłku zmieścić 150 osób. I mieliśmy takie trzy tury jedzeniowe, czyli 150 razy 3 daje 450 plus obsługa. Tak jak powiedziałem, to było około 500 osób łącznie młodzieży i osób dorosłych, opiekunów. Tak to funkcjonowało wtedy. Wszyscy spali pod namiotami oraz w domkach i w tej bazie, która przetrwała do tej pory. Ta struktura jest no, taka, jaka jest i robimy wszystko, aby utrzymać i te obiekty nie niszczały. Ewentualnie robimy takie tutaj zabiegi, aby one no, dostały tych nowych technicznych
technicznie możliwości. Ale całą ideą jest to, żeby ta baza miała charakter obozowo-żeglarski i tutaj będziemy taki charakter tego miejsca chcieli utrzymać. Czyli tych lat 60. Nie będzie tutaj nic nowoczesnego, nie będą toalety nowoczesne, tylko po prostu tak jak było, tak jak zastaliście, tak chcecie naprawiać i żeby to tylko istniało tak jak w tamtych latach. Początkowo była taki pomysł, aby zostawić taki skansen takiego ośrodka, ale obecne wymogi sanitarne, techniczne nie pozwalają, aby to, co wtedy było, uchodziło za normę, teraz już po prostu nie przejdzie i aby spełnić wszelkie sprawy związane z bezpieczeństwem i pobytem dzieci, młodzieży, musimy dostosować to do niezbędnych wymogów sanitarnych przede wszystkim i jeżeli chodzi o wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem energetycznym, elektrycznym, PEPOSZ, to tutaj musimy zgodnie z obecnymi przepisami się poruszać. Natomiast sam charakter miejsca zostanie tak, jak było. Czyli tutaj nie będzie betonu, nie będzie tutaj budek z lodami, nie będzie tutaj hot dogów. Będzie to baza żeglarsko-obozowa. Jeszcze mam pytanie, jak teraz działacie? Co tutaj się dzieje na tym terenie? Kogo zapraszacie? Kto przyjeżdża? W tej chwili ten teren i tu, gdzie się znajdujemy, jest to baza obozowo-żeglarska, która funkcjonuje przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Harcerstwa i Dzieci Specjalnej Troski w Inowrocławiu. I to stowarzyszenie przejęło po związku ZHP ten ośrodek i staramy się, aby przyciągnąć tutaj, zachęcić do biwakowania wszystkich chętnych, nie tylko harcerzy. Chcemy, aby tutaj wszystkie grupy, które mają ochotę, osoby prywatne, żeglarze, turyści, gościmy tutaj firmy, robimy imprezy zewnętrzne, tak zwane outdoorowe, zapraszamy tutaj rajdy rowerowe, będziemy mieli imprezę na jakieś 100-150 osób związane z takim poruszaniem się po terenie, więc patrząc na to, co posiadamy, to chcemy zaoferować aktywny wypoczynek połączony z turystyką wodną, posiadamy sprzęt pływający na jeziorze, posiadamy keje, do której można przycumować, zapraszamy żeglarzy, zapraszamy motorowodniaków. Pochwalimy się, że robimy 2 czy 3 cykliczne festiwale piosenki harcerskiej i kolęd i pastorale, które mają 30-letnią już historię, edycję. Udało nam się wciągnąć w kalendarz imprez festiwal Szanty, który odbył się niedawno w lipcu i myślę, że powtórzymy go z tutaj fajnym sukcesem i zaprosimy ciekawych wykonawców. I tak chcemy między muzycznymi a działaniami związanymi z przyrodą tutaj się poruszać. Czyli jak to działa? Jeżeli jakaś firma na przykład chce sobie tam wziąć 2-3 dni, dzwonią do Pana i... Dokładnie leżymy na pograniczu gminy Pakość i Złotniki Kujawskie. Mamy bardzo blisko do Inowrocławia, do Torunia, do Bydgoszczy. I wystarczy się z nami spotkać, omówić potrzeby, szczegóły, a proponujemy, co możemy zaoferować. Rozpinaliśmy tu park linowy dla firm, które chciały aktywnie uczestniczyć. Mieliśmy tu strzelanie z ASG i z paintballa na terenie leśnym. No i wspomnę o biwakach, czy o takich grach, zabawach terenowych. To jesteśmy w stanie zaoferować tak, z marszu, że tak powiem. Numer kontaktowy będzie na dole ekranu. Także można dzwonić, pytać, jeżeli chcecie posiedzieć naprawdę w cichym, spokojnym miejscu, się zrelaksować, to właśnie zapraszamy tutaj do Pana Gwidona, oprowadzi, podpowie, naprawdę tu jest pięknie i można wypocząć. I ostatnie teraz zdania do Pana kieruję, jakby Pan mógł się tak bardziej zareklamować. Chciałbym wszystkich zachęcić bardzo serdecznie do skorzystania z walorów naszego ośrodka. Baza, która znajduje się nad wodą, oferuje aktywny wypoczynek wodny. Posiadamy sprzęt rekreacyjny pływający. Zapraszamy miejsce, w którym można pogrillować, zrobić ognisko, gdzie można niebanalnie i aktywnie spędzić uroczystość rodzinną. Jeżeli macie jakiś pomysł, to my spróbujemy razem z Wami go zrealizować i podpowiedzieć, jak można w sposób inny, ciekawy spędzić miło czas w 300-letnich dębach i 100-letnich akacjach, bo takie tutaj się znajdują. Zapraszamy serdecznie. Baza obozowo-żeglarska Łącko koło Pakości. Dziękuję bardzo za rozmowę. Było mi również bardzo przyjemnie spotkać się z Państwem. Dziękuję bardzo.